Choć Smart Lab to nic innego jak inteligentne laboratorium, to próżno szukać w nim fiolek czy mikroskopów. My to rozumiemy nie w ten sposób, że mamy na myśli jakieś laboratorium materialne, fizyczne, chemiczne, biologiczne, jakieś inne, jakieś nowa struktura, budynki, aparatura, ludzie i tak dalej, tylko raczej mamy na myśli laboratorium w sensie takiego bardziej think tanku. Także takie laboratorium, które będzie wytwarzać wartość intelektualną, a nie materialną. A wszystko zaczęło się od badań przeprowadzonych przez Bank Światowy. Nasze województwo wybrało 3 inteligentne specjalizacje. Medycyna, energetyka, ICT. Zwrócił się do nas Bank Światowy. Byliśmy jednym z 4 województw, które podjęło ten ciężki proces przedsiębiorczego odkrywania, żeby zdiagnozować i potwierdzać rzeczywiście, czy te inteligentne specjalizacje są w naszym województwie. Spotykamy się na otwarciu Smart Lab w obszarze medycznym, w kwestiach telemedycznych, inżynierii biomedycznej, a także robotów medycznych. Także potwierdziło się to, o czym wiedziało nasze województwo, aczkolwiek cały czas jest to proces. Proces, w którym uczestniczy wiele podmiotów. Metodologia polega na tym, że zaczniemy od tego, żeby zdefiniować ten temat lepiej, żeby zobaczyć, na jaki temat będzie najbardziej interesujący z punktu widzenia przedsiębiorców i dopiero w następnym kroku przechodzimy do projektów, do zapotrzebowania technologicznego i jakie tematy powinny być poruszone z ośrodkami na przykład badawczymi, z uczelniami, czyli patrzymy na tą część podażową technologii. Pierwsze spotkanie w ramach platformy Smart Lab odbyło się w siedzibie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii nieprzypadkowo. Smart Lab, który jest teraz inicjowany w swoim zakresie działalności, obejmuje telemedycynę, robotykę medyczną i zaawansowane technologie inżynierii biomedycznej w zakresie leczenia chorób serca. A więc to są te obszary, które są jak gdyby jedną z domen naszej działalności. To są te obszary, w których realizujemy już szereg projektów, w których mamy wiele kooperacji z jednostkami krajowymi, zagranicznymi, przedsiębiorcami. W związku z tym praktycznie cała nasza działalność wpisuje się w te wybrane obszary technologiczne, które zostały zdefiniowane w tym Smart Labie. Połączenie biznesu i nauki ma w przyszłości dać efekt w postaci konkretnego pomysłu, który można wcielić w życie. Mamy nadzieję, że będzie on okazją do tego, żeby powstały ciekawe, innowacyjne projekty w obszarze właśnie telemedycznym, inżynierii biomedycznej, robotów medycznych. To tak naprawdę początek współpracy, aczkolwiek współpracy, która trwa od 2007 roku, bo klaster MedSilesia to 2007 rok, początek. Dzisiaj 57 podmiotów, ciekawe projekty na przyszłość i mamy nadzieję, że ta perspektywa finansowa, która się otwiera, pokaże, że możemy coś ciekawego i realizujemy ciekawe, innowacyjne projekty w województwie śląskim. Będziemy razem z naszymi partnerami w ramach klastra MedSilesia i innymi partnerami, którzy są poza klastrem, inicjować ciekawe rozwiązania, wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców, w głos odbiorców, w głos klinik, szpitali. I to będzie ta płaszczyzna takiej wzajemnej wymiany wiedzy, doświadczeń, które zostaną później przekute na projekty i na zastosowania kliniczne, które będą już bezpośrednio wykorzystywane przez szpitale. Również miasto ma w całym przedsięwzięciu ogromny udział. Zabrze stało się honorowym członkiem klastra MedSilesia. Zabrze jest tym miastem, gdzie medycyna nie tylko ma się dobrze, ale gdzie ciągle nie brakuje pomysłów, ciągle nie brakuje ludzi, którzy proponują nowe rozwiązania. A dzięki unijnym pieniądzom przeznaczonym na innowacje zrobić będzie można dużo więcej.